podcaście. Nadajemy prosto z Pleszewa. W 17 odcinku kompaktowego podcastu wita Państwa Lucyna Roszak, a dziś spotkanie niezwykłe, bo z Patrycją Kruchowską Wojcieszak, jedną z niewielu kobiet, która działa w klubie sportowym Stal Pleszew. Witam Ciebie serdecznie, Patrycjo. Witam. A tę rozmowę, z racji, że to temat oczywiście sportowy, przeprowadzi ze mną nasz po prostu przyjaciel z teamu kompaktowego podcastu, ale zarazem prezes klubu sportowego Stal Pleszew, Tomasz Zawada. Witam serdecznie wszystkich. I dziś właśnie będziemy ten temat drążyć. Będzie trochę sportowo, choć ja uważam, Patrycjo, że dla mnie przynajmniej ta aktywność Twoja, której się przyglądam, to przede wszystkim taka aktywność społeczna, bo Twoje zaangażowanie w to, co robisz, jest ogromne, ale zanim przejdziemy i będziemy opowiadać o tym, co robisz na co dzień z młodymi ludźmi, już z maluchami, zaraz się okaże, a myślę, że wielu z Państwa Patrycję po prostu zna i kojarzy jako tą trenerkę z pieskiem, z kolą. Wiele osób Cię właśnie kojarzy. To powiedz, Patrycjo, jakie jest to Twoje umocowanie w ogóle takie z Pleszewem? Jak Ty jesteś związana z tym miastem? Ja się urodziłam w Pleszewie. To tak jak pewnie my. A Ty, Tomku? Tak, Pleszew. Mieszkałam tutaj 18 lat. Skończyłam tutaj szkołę podstawową, numer 2. Chodziłam tutaj do liceum ogólnokształcącego. Wyjechałam na studia. Wróciłam, mieszkam teraz w Skrzypni, nie jest to gmina Pleszew, ale troszkę mnie tam mąż ze sobą zabrał. Ale pracuję tutaj w klubie sportowym i tutaj na terenie gminy, szkole, dzieci i młodzież. I wiesz, wydaje mi się, że Ty też pokazujesz taki ciekawy przykład w ogóle osoby, bo żeby pracować i działać na rzecz tej społeczności, niekoniecznie trzeba w tym mieście mieszkać. Ja prawie 20 lat tutaj dojeżdżałam do pracy i byłam bardzo związana z tą społecznością i uważam, że można sobie różnie to życie ułożyć. A powiedz mi, Patrycjo, wspomniałaś o tym, że studiowałaś, czyli trochę mieszkałaś poza tym małym po prostu, z małą społecznością, nie? Mieszkałaś zapewne w dużym mieście, studiowałaś. W Poznaniu, tak. I jednak wróciłaś, słuchaj. Wróciłaś tutaj. Bo my tak często tutaj pytamy naszych gości, bo to taki jest cel też podcastu, dlaczego ludzie z dużego miasta jednak poświęcili to na rzecz tego naszego lokalnego Pleszewa? I co spowodowało to, że jednak wróciłaś? No właśnie, to taka ciekawa. To jest ciekawa historia, bo ja nie zamierzałam tutaj wracać, słuchajcie. Nie chciałam wracać do Pleszewa, wiązałam swoje plany życiowe z Poznaniem. Chciałam uczyć WF-u przede wszystkim, zmieniły się moje plany, bo oczywiście jak każdy sportowiec najpierw chciałam być olimpijką, ale to był plan A, plan A nie wypalił, mieliśmy plan B. Zawsze chciałam uczyć, ale w Poznaniu w tamtym czasie nie było miejsca dla nauczyciela wychowania fizycznego. I tak się złożyło, że dostałam propozycję pracy w szkole w Broniszewicach. Spakowałam się w tydzień i wróciłam. I po czasie mogę powiedzieć, że nie wyobrażałabym sobie mieszkać jednak w Poznaniu i tam pracować. Tu jest zdecydowanie inny klimat, inna społeczność, w inny sposób się pracuje. Może nie wolniej, bo w Poznaniu wszędzie biegłam, tutaj też wszędzie biegnę. To się akurat nie zmieniło, ale jest jakoś przyjemniej, przyjaźniej, sympatyczniej. Ta jednak społeczność jest mniejsza i są inne relacje. Ale a Patrycjo, ty już, ja już tak tu z Tomkiem właśnie chcemy z Tobą zacząć taką rozmowę już trochę o Twoim życiu sportowym, bo wspomniałaś o tym, że chciałaś być olimpijką. To jakie są te Twoje relacje właśnie? Jaki był ten plan A, bo to no plan B jest teraz, a jaki tak, był plan A? Jakie te Twoje właśnie te początki z tym sportem, skąd ten pomysł na to? Ja całe życie biegałam. W 4 klasie szkoły podstawowej okazało się, że mam dość duże predyspozycje biegowe, które odkryła moja ówczesna nauczycielka wychowania fizycznego, pani Miranda Kilian, dzięki której teraz jestem WF-istą i zrealizowałam swój plan B. Nauczycielka z dwójki, tak? Nauczycielka z dwójki. Super. I trafiłam do klubu. Najpierw nie pleszewskiego, bo w Pleszewie bardzo długo nie było klubu sportowego. Dopiero w 2003 roku powstał klub tutaj w Pleszewie. Ja taki, wtedy byłam w gimnazjum. Jeśli chodzi o lekkoatletykę, tak? Tak, jeśli chodzi o lekką atletykę. Trenowałam zawsze w Pleszewie z trenerem Bernardem Woźniakiem, ale byłam zawodniczką Kalisji Kalisz. I Kalisję Kalisz reprezentowałam przez 4 lata, czyli dość długo. Potem przez 3 lata reprezentowałam OSIR Pleszew i potem trafiłam do AZS-u Poznań. I chciałam być olimpijką, tak. Jako średniodystansowa zawodniczka zawsze chciałam pojechać na Igrzyska Olimpijskie. Ale tak się potoczyło, że po drodze mojej kariery miałam wypadek samochodowy, nie wróciłam do sportu i wtedy realizowałam ten plan, który realizuję teraz. Taki edukacyjny po prostu. Tak. Trenerski. Trenerski.
Zawsze lubiłam uczyć innych. To już tak od dziecka. Ja w 4 klasie szkoły podstawowej powiedziałam, że jak nie będę olimpijką, będę WF-istką, także jestem dość konsekwentna w tym, co mówię. Ale w ogóle piękne marzenie. Opowiadasz o takim pięknym marzeniu, które się często wydaje takie nierealne. No, życie po prostu czasami koryguje nasze plany. Ja się cieszę, że jesteś w tym miejscu. Zawsze jest tak, że generalnie mówią, że najlepszymi trenerami są ci, którzy byli sportowcami, bo oni wtedy mają takie, można powiedzieć, sami wiedzą, co przeszli, sami, tak jak powiedziałeś, mieli jakieś tam plany ambitne. No i jak potem są trenerami, to są jakby, wydaje mi się, lepszymi trenerami. Do tego, no Patrycja na co dzień jakby jest WF-istą, więc ma, można powiedzieć, tak mi się wydaje, doświadczenie z takimi dziećmi, można powiedzieć, którzy niekoniecznie są sportowcami, tylko po prostu uprawiają sport. A w klubie ma do czynienia z zawodnikami, którzy już chcą być tymi sportowcami. Jak myślisz, czy u Ciebie w klubie są osoby, które myślą też tak o takim ambitnych planach jak Ty? Myślę, że tak. Myślę, że jest sporo takich osób. Poza tym, tak mi się wydaje, lekka atletyka jest sportem olimpijskim. U nas te igrzyska olimpijskie są chyba marzeniem każdego sportowca. Więc myślę, że w każdym moim zawodniku gdzieś te igrzyska olimpijskie są zakorzenione, ale ja też ich uczę, że muszą mieć ten plan B. Że edukacja jest ważna, bo nigdy nie wiadomo, co się na naszej drodze wydarzy, więc muszą mieć plan na siebie, też alternatywny, ale myślę, że w każdym sercu igrzyska olimpijskie gdzieś tam kiełkują. Okej, okay, bo powiedziałeś, że to był ten plan B. Plan B było być nauczycielką czy trenerką też? Chciałam być i nauczycielem, i trenerem. Jakoś dla mnie wiązało się jedno z drugim. Tak jak mi się wydaje, że jest łatwo mi to połączyć. No to słuchaj, to jak się stało w ogóle, że się spiknęliście, czyli Stal Pleszew, nie Tomek? Jak się tutaj stało, że połączyły się te Twoje ambicje właśnie trenerskie, edukacyjne z klubem sportowym, przecież, sorry, no piłkarskim klubem sportowym. To niech bardziej Patrycja opowie tą historię, a ja ją... Tak. Ja w ogóle pamiętam, że jak tu kiedyś wróciłam, jeszcze będąc na studiach, to wiceprezes Marcin Walczak, on miał takie marzenie, że to był klub wielosekcyjny. Były takie kiedyś plany, już kiedyś, żebyśmy mieli inne sekcje. Zawsze mówię Marcinowi, Marcin, żeby mieć inne sekcje, to trzeba mieć ludzi. Bo to nie jest tak, że trenerów ja... Trenerów znaczy trzeba bo, mieć, bo tak. Marcin Walczak, wiceprezes, mówi, Tomek, zróbmy duży klub, dużo sekcji. Ja mówię, Marcin, ale to, że my sobie powiemy, że zrobimy sekcję, nie wiem, kręgli czy jakąś tak. inną, to trzeba mieć tenera, ludzi, którzy w ogóle się znają na tym sporcie. Oczywiście. Bo to nie jest tak, że ja się nie znam na lekkiej atletyce, powiem sobie, co robimy sekcję lekkiej atletyki i nagle będzie wszystko wchulało. Bo to trzeba mieć i uprawnienia, i licencje, wiedzę, doświadczenie. No i kogoś z zapałem, z taką pasją tak. do tego, tak? No bo my tu działamy w klubie większości społecznie, więc tak. do tego... A wiecie sami dobrze, Lucy, ty wiesz najlepiej, jak absolutnie. Jest z pracą społeczną, że komuś się może za dziękuję będzie chciało 1-2 dni, a potem już ciężko. Więc wiem, że był temat wspólny, ale opowiedz ty, Patrycja, może. Ja asystowałam trenerowi Woźniakowi, jak wróciłam ze studiów w klubie Osirze Pleszew i pamiętam, że spotkaliśmy się z Przemysławem Marciniakiem przy okazji omawiania pleszewskiego biegu i on wspomniał, że wy w Stali chcecie poszerzyć swoją działalność o inne sekcje, a ja stwierdziłam, że być może mogła być to lekka atletyka i zaczęłabym swoją przygodę trenerską i w ten sposób... Jakby to można powiedzieć, Przemysław nas połączył. Pozdrawiamy Przemka w ogóle, tutaj ważną osobę w tym mieście. I biegacza. Tak. Biegacza. I zaczęliśmy wspólnie działać. To bardzo szybko się wydarzyło, bo pamiętam, że były wakacje, a my już od sierpnia 2020 roku byliśmy zrzeszeni w klubie Stal Pleszew. Czyli taka pandemia trochę tak. wtedy, nie? Tak, była to jeszcze. Była pandemia tak. jeszcze i to nam troszkę pomogło, bo lekka atletyka została, jak i wszystko, zamknięta w marcu. Cały sezon minął, a my nie startowaliśmy i w sierpniu pozwolono nam wrócić do startów, także zdążyliśmy się zrzeszyć w klubie. Rozumiem. Wyrobić licencję i wystartować jako Stal Pleszew. Ja zawsze wszystkim mówię, że to takie idealne było połączenie, bo tak, my jesteśmy na stadionie, mamy klub zlokalizowany na stadionie, lekka atletyka trenuje na stadionie, mąż Patrycji, Tobiasz Wojcieszak jest u nas trenerem no w klubie, a teraz aktualnie jest dyrektorem sportowym w klubie, więc można powiedzieć, jakby takie połączenie było prawie, że aż Idealne. Przestrzeń, los po prostu Was połączył. Dobra, ale wiecie, co mnie na przykład ciekawi? Czy dobra, no to, że się zrzeszyliście, ale skąd się wzięli zawodnicy w ogóle? Sorry, nagle, nie? Ludzie, którzy chcieli biegać w ogóle w tym klubie? Pierwsi zawodnicy to były moje dzieci, które uczę w szkole. Okej. Więc to byli moi pierwsi zawodnicy. A potem jakoś tak naturalnie przyszło. Dzieci widziały, że biegamy na stadionie, pytały się, jak mogą dołączyć. Ja czasami widziałam dzieci biegające na stadionie, proponowałam, czy nie chcą do nas dołączyć. I tak z kroku
na krok, było nas coraz więcej. Zaczęliśmy szkolić coraz młodsze dzieci, teraz mamy już przekrój od 3 do 21 lat, czyli myślę, że dość sporo. Myślę, że też to natrafiło na taki fajny moment, gdzie naprawdę można było w tym małym mieście zauważyć w ogóle rozwój zainteresowania tym bieganiem. Nawet taki, już mówię, totalnie amatorski, gdzie nie wychodzisz, to widać, że ludzie po prostu no, biegają, nie? Ja pamiętam, jak my parę lat temu właśnie z Przemkiem robiliśmy taką sztafetę 700 km, 730 km na 730-lecie miasta, no to było 10 ponad, teraz już 11 lat temu w tym roku. Ilu tu było takich biegaczy zaangażowanych? To były dorosłe głównie osoby, dorośli głównie też, powiedzmy sobie szczerze, mężczyźni, którzy biegali. Oni się włączyli w tą sztafetę, bo to tam ona dzień noc biegła. My pomagaliśmy jako wolontariusze i to była, nie wiem, z 20-25 osób tam się wtedy włączyło. I w zeszłym roku robiliśmy tę sztafetę na 740-lecie i jaka to była społeczność biegaczy w ogóle pleszewskich. Kobiet ile było? Właśnie młodych ludzi i z waszego klubu, tak. I nie tylko, po prostu dołączyło się do tej sztafety i tak widać było w ogóle rozwój tej takiej dyscypliny, nie? No, Patrycja też dodatkowo jest zaangażowana w projekt Biegam, bo lubię. Tak. Więc może też kilka słów powiedzieć o tym projekcie, bo to też jakby on odbywa się na stadionie. On odbywa się, jakby tak. Połączony jest jakby z Patrycją i z bieganiem, więc tutaj może kilka słów Patrycja też opowiedz o tym, bo jesteś to też... Jesteś znana. No to, bo my, bo też może dodam, że my w klubie nie mamy ogólnie kategorii takich seniorów, ale Biegam, bo lubię właśnie zahacza o można powiedzieć, takich starsze osoby, nie? Więc tutaj Patrycja może opowiedz kilka słów o tym projekcie. Biegam, bo lubię to jest projekt dla biegaczy amatorów. I to są zajęcia dla dorosłych, ale mogą w nim brać udział dzieci powyżej 16 roku życia. One wtedy nie potrzebują zgody rodziców na to, żeby móc wziąć udział w tych zajęciach. Uczymy się biegać, tak to nazwijmy. Może przyjść na te zajęcia biegacz początkujący, może przyjść biegacz zaawansowany. Ja staram się dostosować zajęcia dla każdej tej osoby. I uczymy się trenować. Większość z nas biega, a my się uczymy trenować. I raz w miesiącu mamy zajęcia rodzinne. To jest w ogóle świetna sprawa, bo biegacze, którzy ze mną pracują na co dzień, przychodzą wtedy ze swoimi dziećmi, wszyscy się bawimy, jest taka piknikowa atmosfera, świetne są te zajęcia. I trenujemy od kwietnia do listopada na stadionie. Na stadionie pleszewskim. Tak, w poniedziałki. I to też dlatego o tym ten wątek poruszyłem, bo jak ty, Lucy, pytałaś, skąd Patrycja bierze ludzi na sekcję, to mi się wydaje, że biegam, bo lubię. Czy jest takim elementem, można powiedzieć, rekrutacji, no bo tam znowu Patrycja poprzez rodziców dociera do dzieci, nie? No bo tam też jakby mamy, tak. Ja widzę po twarzach, że rodzice, którzy biegają w Biegam, bo lubię, mają dzieci u Ciebie w sekcji, tak? Tak. Franciszek Pawłowski jest dzieckiem, które chodziło na Biegam, bo lubię, z mamą. Ale też wydaje mi się, że to też pomaga Wam tak medialnie to rozpropagować, tę sekcję, to, że Wy jesteście. To jeszcze pomijam fakt, że Wy też bardzo ładnie prowadzicie w ogóle social media, też prowadzą dziewczyny biegaczki w ogóle, tak. Te social media to jest, bo z dziewczynami też właśnie współpracowałam, były wolontariuszkami chociażby na tej sztafecie w biurze. Ale ja myślę, że jak już do tego tutaj dotarliśmy, to fajnie byłoby w ogóle opowiedzieć właśnie, jak wygląda taka Twoja tygodniowa praca z grupami, jakie są grupy, bo cały czas wspominamy, że mamy już trzylatki, no sorry, ale co trzylatki mogą w ogóle robić, nie, powiedzcie, no w klubie sportowym, w sekcji lekkoatletyka. Mnie to zastanawia i ciekawi. Ja się śmieję, że mieszkam na stadionie, bo trenujemy praktycznie codziennie. Fakt, że nie codziennie jesteśmy na stadionie, to się troszkę rozbiega poza inne tereny, ale trenujemy cały czas. Mamy różne grupy wiekowe. Mamy lekkoatletyczne przedszkole. To było takie trochę moje marzenie, żeby najmłodsze dzieci mogły z nami trenować. Może trenowanie to jest trochę górnolotne słowo, bo to jest zabawa sportem, ale ja uważam, że lekkoatletyka jest idealnym sportem na start. Jest ogólnorozwojowa, wszystkie cechy motoryczne kształtujemy, więc nawet jeśli to dziecko po tym lekkoatletycznym przedszkolu ono stwierdzi, że nie będzie kontynuowało współpracy z nami w klubie lekkoatletycznej, to odnajdzie się w piłce nożnej, w tenisie, w pływaniu, to dziecko odnajdzie się wszędzie, bo lekkoatletyka jest idealnym sportem na start. A jeśli ktoś będzie chciał dalej z nami przygodę swoją ciągnąć, to mamy Akademię Młodego Lekkoatlety, to już są zajęcia dla dzieci z klas 1-3. Troszeczkę bardziej ukierunkowane już na lekką atletykę, wprowadzamy tam już takie powoli konkurencje techniczne z mniejszym sprzętem, już jeździmy na zawody, na nadzieje olimpijskie, świetna impreza. Słyszałam o tym właśnie. I potem mamy lekką atletykę dla każdego, czyli klasy 4-6. Już tu się bardziej ukierunkowujemy, dzieci jeszcze robią wszystko, wszystkie konkurencje lekkoatletyczne, bo lekkoatletyka to jest naprawdę bardzo duży sport, mający w sobie kilka różnych innych sportów, tak można to powiedzieć, bo są rzuty, skoki, biegi krótkie, długie, przeszkodowe.
Więc te dzieci robią wszystko, żebym ja już mogła poznać ich stricte predyspozycje i wiedzieć, do czego je potem przenieść, jak przejdą na ten swój ostatni etap, czyli już na trening kwalifikowany. I to są dzieci od 7 klasy wzwyż, czyli od kategorii młodzika, która już u nas w lekkiej atletyce bardzo dużo startuje, do młodzieżowca, bo mamy już młodzieżowca, czyli chłopaka, który ma 21 lat i myślę, że z nami skończy karierę też seniorską. Także trenujemy wszystkich. To może ja tutaj jeszcze doprecyzuję, żeby Patrycja może bardziej jeszcze powiedziała w liczbach, a potem ja to odniosę do klubu, bo te liczby są też ciekawe i jest fajny wątek w ogóle z tymi liczbami dokładnie, związany. Dokładnie, bo naprawdę jestem zainteresowana, jak duża liczba dzieci angażuje się na przykład w to przedszkole w ogóle na przykład. Ile dzieciaków jesteście w stanie, przepraszam za kolokwializm, po prostu przyjąć i obrobić, bo to jest ogrom, No tak naprawdę w jednej sekcji jeszcze naprawdę takich mega podsekcji. Czy kategorie wiekowe tak, bardziej? Nadajemy prosto z Pleszewa. Przedszkolaków mamy 40 i niestety na tą chwilę nie jesteśmy w stanie więcej dzieci przyjąć w tej kategorii wiekowej, bo mamy tylko 2 treningi. I ja też nie chcę, żeby tych dzieci było za dużo na treningu, żeby trening nie tracił na jakości. Dzieci dużo chorują w tej, powiedzmy, kategorii wiekowej, także jest ich nigdy nie więcej niż 15, ale to jest taka idealna liczba, żeby trening mógł mieć swoją jakość. W klasach 1-3 mamy jedną grupę 20-osobową i drugą grupę, powiedzmy, że w budowie, ale tam już jest 12 osób, więc też mamy tylko 8 wolnych miejsc. Mamy ponad 30 zawodników z kategorii 4-6 i ponad 30 zawodników z kategorii tej wyższej. Mówię ogólnie, bo na czas naszej gali lekkoatletycznej mieliśmy 134 zawodników, ale teraz jest okres naborowy i tych dzieci dużo przybywa, więc już w ostatnim okresie przyszło chyba około 10 zawodników, także te liczby rosną, na pewno jest nas powyżej 140 już na ten moment. A wiosna to idealny moment na nabory, więc pewnie będzie 150 tak, wybije. Tak. Więc jakby, dlaczego o tych liczbach mówię, bo jak powstał pomysł tych jakby sekcji i tak dalej, to tak jak Patrycja powiedziała, bo lekka atletyka była pierwszą sekcją z naszego klubu wielosekcyjnego, teraz mamy piłkę nożną, lekką atletykę, kręgle klasyczne, szachy, kolarstwo i szachy. Tak, więc jest 5 sekcji. I ja pamiętam jeszcze wtedy, po wyborach założyłem się z burmistrzem, Arkadiuszem Ptakiem, że powiedziałem, że przed następnymi wyborami będzie nas 500 w klubie. Jak się z nim zakładałem, to nas było około 200. No to ryzykowne. Ryzyko tak. było, więc można powiedzieć, ponad 2. No ale tak, lekka atletyka bardzo dużo dołożyła zawodników. My w klubie jakby zaczęliśmy szkolić trochę młodszych zawodników, jeśli chodzi o piłkę nożną. Szachy też tam generalnie się rozwijają, też mają ponad 50 dzieci. Kolarstwo i kręgle i łącznie tych 500 zawodników przebiliśmy już w tamtym roku na jesień. Więc teraz mi się wydaje, że zbliżamy się już pewnie do 600. I to jest dobre info. Więc zakład z burmistrzem wygrałem, jeśli chodzi o liczby. Lekka atletyka, myślę, że tak Patrycja się zgodzi ze mną. Jakby było więcej trenerów, to by było jeszcze więcej dzieci. Tylko tak. Tu jest problem z trenerami. Więc jak są jacyś trenerzy chętni, którzy chcieliby wspomóc albo sami się nauczyć tego fachu, bo mi się wydaje, że wszystkiego się da się nauczyć. Najważniejsze są predyspozycje takie do pracy z dziećmi, bo to jednak jest taka praca, że z przedszkolakami to w ogóle trzeba bardziej mi się wydaje. Zabawa. Nawet... Ja widziałam, tam Was obserwowałam. Tak. Są naprawdę takie zabawy ruchowe, na świeżym powietrzu. Niekoniecznie tak można mieć wyobrażenie, że dzieci tam przychodzą i trenują jakieś typową dyscyplinę. Tak, ale jako trener musisz mieć cierpliwość, umiejętność jakby motywowania, bo tam czasami też trzeba te dzieci trochę motywować, trochę zachęcić. Więc tutaj, jak ktoś czuje się jakby w takiej roli, to mi się wydaje, że nawet jak nie lekka, to do piłki też potrzebujemy trenerów. Więc jak ktoś ma chęci, to najbardziej możemy tutaj przez ten podcast wykorzystać do rekrutacji. Tak, zapraszamy, ale wiecie co, ja też z mojej perspektywy, to zobaczcie, jak ubogaciliście też społeczność lokalną, że Wy stworzyliście tutaj jako zespół tych ludzi, zespół, który tworzy tutaj kilka takich sekcji w Stali Pleszew, taką ważną sekcję właśnie lekkiej atletyki, jaką otworzyliście szansę przed dzieciakami w ogóle, jaka to jest ogromna oferta. Przyjmujecie 600 dzieciaków z terenu tutaj ziemi, można powiedzieć, tak. Pleszewskiej. Nie? Tak, bo to nie tylko gmina, tylko powiat. Którzy przyjeżdżają na zajęcia,
które są, uważam, z tego co słucham, Patrycjo, no wiesz, przede wszystkim tutaj mnie szokujesz taką swoim takim merytorycznym podejściem do tematu. Widać, że masz ogromną wiedzę w ogóle. Jesteś przygotowana do tego, żeby w swojej dyscyplinie w ogóle pracować. Także ja myślę, że ja tu będę podkreślać ten wątek społeczny, że jak społeczność korzysta na tym, co wy po prostu jako klub, ludzie zaangażowani w ten klub robicie. Gratuluję wam naprawdę bardzo. Bo mnie też kiedyś ktoś zapytał, czy to, że się rozwijają te sekcje, to czy ja się nie boję, że na tym straci piłka. Ja zawsze wszystkim mówię, że absolutnie wręcz przeciwnie, no bo tak jak Patrycja powiedziała, nawet jeżeli przykładowo trafi się jakaś osoba, która, nie wiem, pójdzie na lekką atletykę zamiast piłki, na lekką patrzę tą lekką, nie wiem, kilka lat i daj Boże, że nie wiem, rozwinie się i tak dalej i będzie chciał grać w piłkę, to po pierwsze, że może łączyć te dyscypliny, mamy kilku chłopaków, to tak. Gra i w piłkę i uprawia lekką i biega, albo w drugą stronę, że jak mu się zachce w końcu zamiast lekkiej grać w piłkę, to przyjdzie do mnie zawodnik, który jest przygotowany, wysportowany tak. I nauczyć go grać w piłkę, to jest kwestia roku, dwóch. A czy to nie jest fajne, że ludzie w ogóle mają to doświadczenie ze sportem i niekoniecznie muszą uprawiać sport zawodowo, ale po prostu już zaszczepiacie w nich to, że warto się w ogóle ruszać i coś robić dla siebie. No tak, że to jest w ogóle taka też, wasza no my też na to, misja. My też tutaj Patrycja może ten wątek potwierdzić, bo my też na to liczymy, bo no. Akurat lekka atletyka jest tak, że ta lekka atletyka nie ma jakichś takich długich historii jakby w Pleszewie. I Patrycja na to liczy, pewnie zgodzi się ze mną, że dopiero za kilka lat te dziewczyny, które teraz trenują, poszły na studia i liczymy na to, że one wrócą. Bo Patrycja ma deficyt tych trenerów, no ale liczymy, że te kilka trenerek, dziewczyn wróci jako trenerki do nas po AWF-ach. Tak, mam nadzieję. No bo masz tam kilka takich jakby dziewczyny, które jakby... Znaczy mam na AWF-ie jedną zawodniczkę, ale mamy też na psychologii, która będzie robiła uprawnienia trenerskie już poza uczelnią i mam nadzieję, że wrócą. Przynajmniej deklarują, żeby chciały. Bo wtedy byśmy mogli się bardziej rozwinąć, jakbyśmy mieli tych trenerów, nie? Tak, że też będą mieć fajną perspektywę tutaj rozwoju. I to jest ta społeczność, o której mówisz. No, tylko fajnym to, klubie, tylko to się buduje, to nie jest tak, że hobby mamy trenerów, absolutnie, tak? Absolutnie, to słuchajcie, wymaga czasami naprawdę żmudnej takiej po prostu roboty. Ale dobra, no to słuchajcie, jak troszkę sobie porozumiej, czy ja, coś jeszcze chcemy wyciągnąć w kwestii tych sekcji? Ja bym sekcji. Chciał teraz zapytać, żeby Patrycja może powiedziała trochę o takich, no bo jednak sport to jest też po części rywalizacja. Sport to są zawody, sukcesy, wygrane. I żebyś Patrycja mogła powiedzieć chociaż kilka słów o... Tak, pochwalić się o sukcesach jakieś... Tak, pochwalić się, bądź skromna przez chwilę. Tak. Bo na co dzień jesteś skromna, to bądź skromna i pochwal się tymi sukcesami swoich zawodników i swojej sekcji. Zdobyliśmy pierwszy medal w lekkiej atletyce na Mistrzostwach Polski dla Pleszewa. Wcześniej mieliśmy medalistów pochodzących z Pleszewa, którzy mieli medale, ale nie reprezentując klubu pleszewskiego. A my mamy... zawodnika reprezentującego klub pleszewski, który zdobył medal dla Pleszewa. Był to Franciszek Pawłowski, który był drugi na Mistrzostwach Polski Młodzików w chodzie na 5000 metrów. Co roku mamy kilkunastu finalistów Mistrzostw Polski, bo w lekkiej atletyce to jest troszkę tak, że żeby pojechać na Mistrzostwa Polski trzeba przebyć całą długą, żmudną drogę, bo my musimy się na te Mistrzostwa Polski zakwalifikować. To nie jest tak, że my się zgłosimy i możemy jechać, tylko musimy uzyskać albo dane minimum, jeśli chodzi o kategorię U20 i starsi, albo być w najlepszej 20 w Polsce w kategorii U18, żeby na te Mistrzostwa Polski pojechać. To się zbiera jakieś punkty? Trzeba jeździć na zawody, jakieś punkty za miejsca są przyznawane? Nie, to trzeba mieć najlepsze czasy. Okay. I jest ranking ogólnopolski i z tego rankingu. I kategoria U18 jest najtrudniejszą kategorią, bo 20 w Polsce, tak. 20 osób na danym dystansie, gdzie okazuje się, że w danym roku na tym dystansie przebiega 300-400 osób i trzeba być w tej najlepszej 20, żeby móc tam wystartować. I u nas co roku dwóch, trzech zawodników w tej kategorii U18 się kwalifikuje na te Mistrzostwa Polski. No to gratuluję Ci serdecznie, Wam w ogóle, naprawdę, zespołowi, to jest niesamowite osiągnięcie. Tylko też ilość punktów, które zdobywa sekcja z roku na rok rośnie, bo jak jest więcej zawodników, to też jakby jako sekcja punktujecie w systemie jakby... Tak, zdobywamy punkty w systemie sportu młodzieżowego. No dobra, posłuchajcie, poczekajcie, bo to nie jest, ja już mówiłam, podcast branżowy. To jest podcast dla zwykłego człowieka i to zwykły człowiek już traci content tego, wiecie. Czyli co? Jako klub należycie jeszcze do jakichś zrzeszeń, jak to zrozumieć? Tak, lekka atletyka jest zrzeszona w Polskim Związku Lekkiej Atletyki, czyli my jako klub musimy być tam zarejestrowani, nasi zawodnicy muszą być tam zarejestrowani i dzięki temu możemy startować na zawodach, bo też jeśli my chcielibyśmy zorganizować zawody, też musimy je nam zgłosić. Rozumiem. Tak, więc to tak wygląda, a dodatkowo dzieci i młodzież w każdym sporcie
kolokwialnie mówiąc, punktują w systemie sportu młodzieżowego. Jest tam też robiona klasyfikacja i za każdym takim punktem idzie też niewielkie, ale dofinansowanie dla klubu. No też jest ciekawa w ogóle informacja. Jakby to też jest fajne, że jak będzie klub się rozwijał, będzie punktował, no to będzie więcej środków finansowych na kolejne lata, żeby móc dalej inwestować. Tak. To jest jakieś kosmiczne pieniądze, oczywiście, ale zawsze coś. Tak, tak, zawsze jest jakieś wsparcie. Tak. Poza tym, że miasto, tutaj i gmina Pleszew w tym roku, wiem, że lekkoatletykę, tę sekcję wsparło w wysokości 42 Tak, to jest prawie dwukrotnie więcej niż rok temu. Złotych. Tak. To właśnie ja uważam, że fajnie, że powiedziałaś, Patrycjo, też o sukcesach, ale to też są te wyzwania, które przed Wami stoją, bo to się okazuje, to wcale nie jest tani sport w ogóle, jeśli chodzi o uprawianie go. Właśnie nie. Ja wiem, że utarło się tak, że żeby biegać, to wystarczy mieć buty i wyjść. Wszędzie możesz biegać, niczego nie potrzeba. No. Na początku może tak, później już nie. No już pomijając kwestie dojazdów, wyżywienia i tego wszystkiego. To zgnieje na przykład. Tak. To poza Mistrzostwami Polski my musimy opłacić sobie każdy start. Żeby móc gdzieś biec, musimy za to zapłacić. To jest pierwsza rzecz. Bardzo dużo też wyjeżdżamy na zgrupowania, które też są coraz droższe. I takie obozy, tak? Tak. Tak, zgrupowania, takie obozy. Czasami się tak słyszy. Tak. No. No, dwa razy do roku to jeździ bardzo wielu zawodników, bo mamy ferie, mamy lato. Dodatkowo mamy jeszcze obóz wielkanocny, wybieramy się właśnie w niedzielę. Ale ja też widziałam, że Wy jeździcie, słuchaj, do Karpacza. Tak, tam jest ten piękny stadion położony, z zazdrością można oglądać potem treningi. To jest obowiązek, to jest must have. To jest najpiękniejszy stadion w Polsce, ale jak miałam okazję kiedyś rozmawiać z burmistrzem Karpacza, to stwierdził, że to wcale nie jest jego zasługa, po prostu góry zrobiły swoje. Ale jak się robi trening na stadionie i się stoi na starcie na 200 metrów, to idealnie Śnieżkę widać, więc jak jest dobra pogoda, to jest przepięknie. Ale odchodzimy od Karpacza. Obiecałam dzieciom, że po zeszłorocznym... ile razy byliśmy? Cztery razy w zeszłym roku byliśmy w Karpaczu. To w tym roku troszeczkę odpoczniemy, więc zima była w Szklarskiej Porębie. Fajnie. Teraz jedziemy do Międzyzdroi na obóz wielkanocny. Najprawdopodobniej do Pucka latem, także troszeczkę przenosimy się nad morze teraz. No właśnie Patrycja tu powiedziała o tych kosztach. No, największym kosztem wydaje mi się to jest ta właśnie... logistyka turniejowo-obozowa, no bo koszty transportu i koszty noclegów poszły tak do góry, że to jest największy koszt, jeśli chodzi o zawodnika, tak? No bo my z klubu generalnie finansujemy głównie takie podstawowe rzeczy, no ale opłaty na starty, na noclegi, to muszą zawodnicy we własnym zakresie opłacać, nie? Nie, u nas w lekkiej atletyce opłaty za starty i noclegi my bierzemy jako klub na siebie. Oczywiście zawodnicy dofinansowują obozy, bo to już jest taki duży koszt, że nie jesteśmy w stanie tego pokryć. Ale jest jeszcze coś, czego pewnie większość nie wie, przez to, że to bieganie jest takie modne. Wiecie, jakie drogie są buty do biegania? Aczkolwiek technologia tworzenia butów też jest bardzo zaawansowana. Są buty karbonowe. To są te do startów, bo tu trzeba jeszcze to wspomnieć. Ja się tego, słuchajcie, dowiedziałam właśnie przed nagraniem podcastu, że właśnie zawodnicy mają buty treningowe i buty takie startowe. Tak, i buty startowe to są przede wszystkim kolce lekkoatletyczne. No i są kolce karbonowe i teraz moglibyśmy ich nie mieć, ale technologia pokazuje i badania naukowe, że te kolce dają przewagę, więc nie możemy już startować z góry na pozycji nieco trudniejszej, więc zawodnicy inwestują w takie buty, a jeśli jeszcze dochodzi do tego sprint, czyli zawodnik trenuje konkurencję sprinterską. Tam każda setna ma znaczenie, a buty są bardzo mało wytrzymałe, bo oprócz tego karbonu mają też taką poduszkę powietrzną pod palcami, która po prostu przy ilości startów pęka. Tam też jest nacisk stopy bardzo duży i okazuje się, że zawodnik wydał 1200 zł na buty na pół sezonu i trzeba kupić następne. To są duże koszty. To są bardzo duże koszty. Patrycjo, dużo mówiliśmy też o Twoim doświadczeniu, o Twoich kwalifikacjach. Też mówiliście o tym, że można do Was dołączyć, zapraszacie, poszukujecie nowych trenerów. No ale jakie Ty masz tak naprawdę kwalifikacje? Jakie te kwalifikacje trzeba mieć, żeby tym trenerem zostać? Wystarczy AWF? Nie wystarczy AWF, bo po wychowaniu fizycznym ja kończyłam specjalizację nauczycielską i trenerską.
ale trzeba posiadać kwalifikacje albo instruktora PESLA, albo trenera PESLA, czyli trzeba ukończyć specjalny kurs. Okej. Okay. Tomek często właśnie. PESLA to Polski Związek Lekkiej Atletyki. Ale bo, tak. Co tak branżowo, tak. Bo... Tak, jasne, ale słuchajcie, dzięki, bo właśnie miałam dopytać, bo ja na przykład widzę, wiesz, często Tomek wrzucasz ty na swoje social media. WZPN. Właśnie, jestem na szkoleniu, no to kurczę, to... Dużego zaangażowania wymaga od trenerów w ogóle podtrzymywanie też tych tak, no bo poza zrobieniem kursu trzeba się cały czas doszkalać, jednak sport się rozwija, wszystko się zmienia, techniki treningowe się zmieniają, sprzęt się zmienia, tego jest bardzo dużo, także przede wszystkim trzeba ukończyć ten kurs, żeby móc zacząć, a później trzeba się dalej doskonalić. Ja też osobiście uważam, że trzeba się doskonalić w różnych sportach, żeby być lepszym w swojej dziedzinie. Bo ja poza byciem trenerem lekkiej atletyki jestem instruktorem gimnastyki sportowej, pływania, aquafitnessu, nordic walkingu, żeby móc te niektóre rzeczy przenieść też na swoje podwórko, żeby było zdecydowanie łatwiej. I jestem też po studiach podyplomowych z oligofrenopedagogiki, dzięki czemu łatwiej pracuje mi się z osobami, które posiadają jakieś trudności. Specjalne potrzeby. Tak, specjalne potrzeby. Bo tutaj pamiętam, teraz mi się taki fajny wątek przypomniał, jak w klubie mieliśmy takie dyskusje i spotkania z wszystkimi jakby, bo my robimy w klubie raz na jakiś czas spotkanie wszystkich sekcji. I też to jest taki fajny wątek, o którym mogę powiedzieć, że to się u nas też coraz fajniej jakby sprawdza, że dzielimy się też tą trochę taką wiedzą, doświadczeniem. I kiedyś poprosiliśmy Patrycję, żeby nam na spotkaniu trenerskim opowiedziała jako przedstawicielka powiedzmy jakby grona nauczycielskiego, jak jest tym WF-em w szkołach. No bo my zawsze czasami my jako jakby trenerzy mówimy, że ci zawodnicy mogliby do klubu przychodzić, tacy można powiedzieć trochę bardziej jakby można powiedzieć wysportowani, a Patrycja nam przedstawia, jakie są realia w tych klasach. I ty pamiętasz, jak mówiłaś o tym, że masz na WF-ie osoby z niektórymi jakimiś tam To są takie specjalne potrzeby, tak czasami używamy tak. teraz tak. tego określenia. No. Ja myślę, tak. że w każdej szkole i w każdej klasie już nawet można powiedzieć znajduje się osoba, która ma specjalne potrzeby i trzeba tą lekcję dostosować również do jej potrzeb, żeby ona mogła w tej aktywności fizycznej uczestniczyć. Bo ja uważam, że jeżeli chodzi o wychowanie fizyczne, to jest bardzo ważne, żeby tą lekcję tak skonstruować, żeby w niej mógł wziąć udział każdy, bo lekcja wychowania fizycznego nie jest tylko dla sportowców. Dokładnie. I właśnie tutaj wydaje mi się, że właśnie sztuką jest, żeby jako nauczyciel tak prowadzić lekcję, żeby każdemu do jakby bardzo, dogodzić, no bo tak. to jest trudne, nie? Więc tak. Więc my potem jakby czasami wymagamy więcej od tych zawodników, no ale WF jest taki, że no trzeba na tym WF-ie wszystkim dogodzić, nie? Tak, no i dodatkowo trzeba zrealizować też wszystkie dyscypliny sportu, bo to... Macie te ramy programowe. Mamy te ramy programowe, na szczęście WF jest dość elastyczny, okay. jeśli chodzi o podstawę programową, ale ja też myślę, że nigdy nie wiadomo, co nasze dziecko będzie robiło w przyszłości i czy jeśli ja nie pominę czegoś albo nie zrobię czegoś, co ono by chciało, to gdzieś tam później będzie mu tego brakowało, bo to nie jest tylko piłka nożna czy lekka atletyka, nie? Musimy te dzieci nauczyć grać w większość sportów zespołowych, dać też możliwość do tego, żeby ono nauczyło się jakiejś umiejętności rekreacyjnych, bo niewielu naszych uczniów pójdzie stricte ścieżką sportową, ale ważne, żeby oni wiedzieli, co zrobić ze sobą po południu, jak sobie aktywnie zaplanować ten czas. Ja pamiętam mój WF z podstawówki Dwa Ognie. A to jest fajna gra, Dwa Ognie. Bardzo, świetna gra. Oczywiście. I wy zrobiliście taki turniej w ogóle jako Stal. Tak, dzieci i rodzice. Tak, i to wam świetnie wyszło. Ile drużyn się zgłosiło? Wiesz co? Sześć drużyn. Siedem, bo jedna rezerwowała. Siedem, bo jedna, tak, jedna tak. miała To był wielki pauzę. Sukces podczas tego mikołajkowego takiego, nie? Spotkania. No właśnie, tutaj tak, jak już o tym powiedziałaś, to tak mogę przypomnieć i pochwalić się, że my jako klub właśnie dzięki temu, że mamy tyle tych sekcji, to mamy już takie dwa duże eventy, które organizujemy. Jest ten festyn sportowy z okazji Dnia Dziecka, gdzie wszystkie sekcje jakby wystawiamy na stadionie, robimy duże wydarzenia i robiliśmy drugi event Mikołajki, więc to są takie dwa eventy, gdzie my jako klub Super, właśnie dzięki temu, że mamy tyle sekcji, organizujemy czas dla dzieci, a też właśnie teraz był pomysł taki, żeby na te Mikołajki zrobić też czas dla rodziców. Stąd były te dwa ognie dla rodziców i to był strzał dziesiąty. No, tak, miała być grania godzinę, było grania ponad półtora godziny. Sporo tak. było. I mam jeszcze jedno tak, z mam ostatnich... jeszcze, Patrycja, byś teraz mogła, bo tak opowiadamy co tutaj, co teraz. Ciągle się sekcja lekkiej atletyki rozwija. Jakbyś tak mogła jeszcze powiedzieć na koniec, jakie masz plany i marzenia może, bo to też czasami trzeba mieć marzenia. Pewnie nie wszystko się uda zrealizować, ale marzenia trzeba mieć. Więc jakbyś mogła powiedzieć o swoich planach i marzeniach, jeśli chodzi o sekcję lekkiej atletyki. Już nie jako klub, bo wiadomo, że o klubie to bym mógł mówić, a tu chodzi o twoją sekcję.
Plany no to oczywiście realizujemy cykl roczny, czyli chciałabym, żeby w każdej kategorii wiekowej nasz klub miał swojego reprezentanta na Mistrzostwach Polski, żebyśmy mogli się pokazać. Chciałabym, żeby było nas coraz więcej i z tym się wiąże moje marzenie. Ktoś mi kiedyś powiedział, że miarą wielkości trenera nie są jego osiągnięcia, ale to, czy wychował sobie następcę. I ja chciałabym sobie wychować następcę. Chciałabym, żeby kiedyś razem ze mną może na początku, a potem już sam prowadził tą sekcję któryś z moich obecnych zawodników. Ale też chciałabym, żeby po drodze znalazł się jakiś trener, który nas wesprze, bo nie jest w stanie jeden trener wszystkiego zrobić na jednym treningu. Musimy też troszkę tak jakby ograniczać swoje możliwości, bo ja nie jestem w stanie na jednostce treningowej prowadzić biegaczy i na przykład młociarzy, dyskoboli. Generalnie trening rzutny z żadnym innym treningiem na stadionie się nie zgra, bo jest to niebezpieczne, więc to by musiała być osobna jednostka treningowa, dlatego my mamy niewielu tych przedstawicieli tych rzutnych konkurencji, więc jest to takie moje marzenie. No i cały czas czekamy jeszcze na tego olimpijczyka z Pleszewa. Mam nadzieję, że uda się Mateuszowi Siudzie już w najbliższym czasie, a potem może komuś od nas ze stali. To słuchajmy, trzymamy za to kciuki, za to wielkie marzenie. Bardzo Ci dziękuję za Twoją obecność, Tobie Patrycjo, Tomku. I ostatnie pytanie nasze też tradycyjne na koniec. Słuchaj, więc tak, żyjemy sobie i tę działalność prowadzimy w małym mieście. To jest miasto liczące trochę ponad 15 tysięcy mieszkańców. Tutaj miasto powiatowe, ludzie zjeżdżają z tej okolicy. My już mówiliśmy o tym kilka razy. Ty dojeżdżasz. Tomek do niedawna dojeżdżał. Dobra, ja do niedawna dojeżdżałam tu do pracy. Dzieci czyli dojeżdżają na zajęcia. Ja też mam nadzieję, że w końcu Patrycja się do Pleszewa przeprowadzi. Do nas, nie się przeprowadzi właśnie do Pleszewa. A jeśli, słuchaj, miałabyś ludzi zaprosić do tego miasta, że warto tutaj żyć, spędzać swoje życie, to jak byś zachęciła tutaj mieszkańca jakiegoś nowego na przykład? Myślę, że jest to miejsce, w którym się wszyscy znamy i wychodząc na ulicę zawsze spotkamy jakąś dobrą duszę i swojego przyjaciela, z którym możemy zamienić dobre słowo, miłe. Jest to całkowicie coś, co odróżnia nas od dużej miejscowości, gdzie jesteśmy anonimowi i nawet w momencie, kiedy potrzebujemy pomocy, możemy jej nie uzyskać. A tutaj wszyscy się znamy i jesteśmy dla siebie i blisko siebie. Tak, bardzo polecam. Ci dziękuję, bardzo Ci dziękuję. Polecamy, słuchajcie, Pleszew. Jeszcze raz Wam bardzo dziękuję za obecność. Myślę, że my z Tomkiem dobry team współprowadzących tworzymy. Oczywiście. I to nie ostatni nasz wspólny podcast. Ja tutaj się śmiałem też, że my może tutaj po tych podcastach trochę Lucy dzisiaj bardziej tego sportu wkręcimy, bo wiesz, nie. będziemy ja ciągle... Morsowanie, pływanie, bieganie, ja wszystko widzę. Ja widzę, że jesteś na dobrej drodze. Ale wiem, że ty to robisz wszystko rekreacyjnie, ale wiesz, im więcej kontaktu z osobami, które tutaj są jakby stricte ze sportu, to będziemy ten sport tutaj jeszcze bardziej korzenić w Pleszewie. Oczywiście, na pewno to będziemy robić, ale możecie zawsze liczyć na mnie i na moją społeczność, która pomoże w organizacji tych dwóch eventów. No przecież no, na festynie wasze centrum wolontariatu było na... Oczywiście. I pomagało. Na to możecie liczyć. Gorzej będzie, wiecie, 20, z tymi innymi. Więc już mamy plan. 23 czerwca. To jest... sobie wpiszemy zaraz do kalendarza. 23 czerwca zapraszamy już na festyn z okazji Dnia Dziecka. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na mieście w takim razie. Nie? Do zobaczenia. Nadajemy prosto z Pleszewa.